Od ponad 20 lat Suwalskie Muzeum Okręgowe organizuje imprezę pozwalającą na bliższe poznanie historii i obyczajów tych, którzy jako pierwsi zasiedlili współczesną Suwalszczyznę. W tym roku wyjątkowo festyn archeologiczny odbędzie się w innym miejscu. Na spotkanie z bojami wybierzemy się do Krzywulki nad Zalew Żbirek. Program przewiduje sporo atrakcji. Odwiedzający będą mieli okazję bliżej poznać starożytną kuchnię litewską, starożytną medycynę, przyjrzeć się pradawnym metodom pracy różnych rzemieślników. Poznać będzie można tajniki garncarstwa, jubilerstwa, tkactwa, kowalstwa. Zainteresowani będą mogli również przyjrzeć się pracom specjalistów zajmujących się rekonstrukcją twarzy w oparciu o czaszkę. Część prezentacji, w których aktywny udział może wziąć publiczność, jest już znana stałym bywalcom festynu, ale przecież wciąż dorastają kolejne pokolenia, dla których wypalanie garnków czy produkcja smoły jest niezwykle ciekawą przygodą. Oczywiście nie zabraknie też pokazów walk, a także stałego punktu programu – turnieju Skamanda. Wyjątkową atrakcją tegorocznej edycji będzie trzyczęściowa inscenizacja zatytułowana Śmierć i pogrzeb wodza Jaćwieskiego. W sobotę zaprezentowana zostanie pierwsza część widowiska – bitwa, w której przywódca ginie, a w następnym dniu dwa kolejne akty – ciałopalenie i pochówek wodza. Organizatorzy zapowiedzieli również pokazy archeologii eksperymentalnej, turnieje łucznicze, również dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Wstęp na imprezę dofinansowaną przez Urząd Miejski jest nieodpłatny. W miejscu imprezy zorganizowane będą parkingi, ale jak zaznaczają muzealnicy, czynione są starania o uruchomienie nieodpłatnej linii autobusowej na czas dwudniowej zabawy połączonej z niecodzienną lekcją historii. Jeśli starania zakończą się powodzeniem, z pewnością o tym poinformujemy. Dokładna lokalizacja imprezy dostępna jest na stronie internetowej Suwalskiego Muzeum.